Witam was bardzo serdecznie w czwartym odcinku serii Ciekawostki o piłce nożnej. W tej ciekawostce porozmawiamy sobie o rozwoju gry. Jeśli jesteś nowym widzem na tym kanale, to bardzo bym chciał, żebyś zostawił subskrypcję. Dał łapkę w górę. Nie zapomnij kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc ja już nie przedłużam i lecimy z vlogiem. Tylko lecimy z odcinkiem. Pomyłka. Ale halo, Ani, gdzie jest intro? Znaczy intro. Jak mówiłem na samym początku, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o rozwoju gry. Także zapraszam do oglądania. Pierwotna piłka nożna przypominała bardziej rugby, identyczna zasada zespołowego umożliwiała grę do przodu, stąd pod bramkę rywala przemieszano się albo dryblując. Albo za pomocą młyna. Na taktykę znacząco wpłynęli Szkoci, rozwijając grę podaniami. Liczne zmiany w przepisach również wpływały na grę. Wycofanie zagrania mark doprowadziło do rozwoju gry głową. W ciągu kolejnego dziesięciolecia FA zaadaptowała liczne zasady z Sheffield, jak rzut wolny, rzut rożny, rzut z autu czy poprzeczką. Ostatecznie oba związki połączyły się w 1877 roku. Kolejne zmiany dotyczyły rzutu karnego sędziów bramkarza pola karnego prowadzonego w 1902 roku, kartek od 1970 roku, czy przeprowadzania zmian dopuszczonych po raz pierwszy w 1958 roku. Przeprowadzono także modyfikacje wcześniejszych przepisów oraz dwukrotnie w 1938 i 1997 roku nastąpiło współcześnienie tekstu zasad. Do zarządzania regułami gry powołano w 1856 roku Międzynarodową Radę Piłkarską IFAB, International Football Association Board, czyli jakoś tak. Anglicy przebywający za granicami swojego kraju prowokowali jej rozprzestrzenianie się na całym świecie. Dzięki łatwym podstawowym zasadom piłka nożna w krótkim czasie była znana na wszystkich kontynentach. Duże znaczenie dla rozwoju dyscypliny miało powołanie Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej i FIFA w Paryżu 1904 roku, która od 1913 roku należy do IFAB, a od 1930 roku organizuje Mistrzostwa Świata. Także w tej ciekawostce byłoby na tyle. Trzymajcie się do kolejnej ciekawostki na moim kanale. Pa, pa!